Witam Was w 23 odcinku podcastu Historie Biblijne. Już od dawna chciałem nagrać taki odcinek o królach perskich, o tych królach perskich, którzy pojawiają się w Biblii. Gdy jednak zacząłem zbierać materiał, okazało się, że wystarczy go na kilka odcinków. Szczególnie dużo czasu można poświęcić Cyrusowi Wielkiemu. Tak więc dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o początkach tego imperium, a potem o człowieku, który miał ogromny wpływ na historię świata ale także na historię biblijną. Chodzi oczywiście o Cyrusa Wielkiego. Pamiętam, że gdy w młodości w szkole omawialiśmy historię starożytną, mówiliśmy o wielu ludach, takich jak na przykład persowie, grecy, egipcjanie itd. Pominięto jednak wtedy medów. Tak więc dzisiaj my właśnie od nich zaczniemy. O persach na lekcjach historii słyszałem dużo. Już jako chłopak byłem zafascynowany wojnami grecko-perskimi, a szczególnie takimi bitwami jak bitwa pod Maratonem czy bitwa pod termopilami. Jednak o istnieniu medów dowiedziałem się dopiero czytając Księgę Daniela. W piątym rozdziale tej księgi czytamy o piśmie na ścianie oraz o tym, że Babilon Twoje królestwo będzie podzielone i oddane medom i persom. O tym, że Persowie zdobyli Babilon, to już wiedziałem, ale skąd się wzięli ci Medowie i dlaczego wymieniono ich jako pierwszych? Ciekawie na to pytanie odpowiada księga Daniela, rozdział ósmy. Są tam opisane zmagania pomiędzy Grecją a Medopersją. Grecję przedstawiono jako kozła z jednym rogiem, bo Grecją rządził jeden król Aleksander Macedoński ale Medo-Persję przedstawiono jako barana z dwoma rogami, bo to państwo składało się z dwóch części. Opis tego barana znajdujemy w Daniela 8.3. Czytamy tam. Oto baran stanął na brzegu rzeki. Miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Zauważmy, że baran miał dwa rogi, ale nie były one równe. Jeden był dłuższy i ten dłuższy wyrósł później. Tak więc Medopersja to było państwo, w którym tym ważniejszym członem była najpierw media, a potem na czoło wysunęła się Persja. Zacznijmy więc od medii. Z punktu widzenia Izraelitów imperiami takimi, które zagrażały państwu Izrael, takimi imperiami były kolejno Egipt, Asyria, Babilon, a potem Medopersja. Nie znaczy to oczywiście, że nie było wtedy na świecie innych imperiów, po prostu dla Izraelitów, po prostu Izraelitom zagrażały kolejno właśnie te cztery. I dlatego tym czterem Biblia poświęca swoje karty. Na przykład po śmierci Salomona faraon Necho zdobył Jerozolimę i być może zabrał wtedy arkę. Później nową potęgą stała się Asyria. Izrael był wtedy podzielony na dwa królestwa: Północne Królestwo Izraela i Południowe Królestwo Judy. Asyria zdobyła to północne Królestwo Izraela, ale Juda przetrwała. Asyria rządziła wtedy na takim terenie, który historycy określają jako tak zwany Żyzny Półksiężyc. Później jednak doszło do wojny domowej w Asyrii, wojny pomiędzy dwoma braćmi, oczywiście wojny o koronę. Wykorzystały to różne ludy, które chciały się wyzwolić z podpanowania Asyrii. Tymi ludami byli Babilończycy na południu oraz Medowie na północy. Zawarli oni sojusz. W dawnych czasach nie spisywano sojuszy między państwami na jakichś dokumentach, ale takie sojusze, szczególnie takie wojskowe, wspierano małżeństwem. Następca tronu Nabuchodonozor ożenił się z medyjską księżniczką Amytis. Pochodziła ona z północy, z Medii, z górskich terenów, ale później po ślubie zamieszkała z królem Babilonu w miejscu płaskim jak naleśnik. Podobno bardzo tęskniła za górami porośniętymi roślinnością. I właśnie dla niej Nabuchodonozor miał zbudować wiszące ogrody w Babilonu, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Wracając jednak do tego sojuszu. Babilończycy i Medowie razem pokonali Asyrię. Podzielili się też zdobyczą. Babilończycy dostali południe, w tym ziemi obiecaną, tam gdzie była Jerozolima, a Medowie północ. Zauważcie jednak, że jeszcze nie powiedziałem nic o Persach. Wraz z Babilończykami i Medami Niniwe, czyli stolicę Asyrii, zdobyli także Persowie. Jednak w tamtym okresie byli oni wasalami Medów, dlatego można powiedzieć, że Asyrię pokonali Babilończycy i Medowie. Jak doszło do odwrócenia ról? Jak to się stało, że później Persja wysunęła się na pierwsze pole? Jak to się stało, że później Persja stała się ważniejsza? Herodot pisze, że król Medii miał sen o swojej córce. Jej syn miał zabrać mu imperium. Aby się jej pozbyć i także jej przyszłego syna, nakazał swojej córce wyjść za mąż za króla Persji, który był jego wasalem. I właśnie z tego małżeństwa narodził się Cyrus. Pokonał on później medów i objął władzę nad całym imperium. Dlaczego jednak medowie na to przystali? Zauważcie, że jego matka, matka Cyrusa, była medyjką. Tak więc Medowie się nie buntowali, bo uważali go za swojego. A Cyrus nie dyskryminował Medów. Świadczy o tym chociażby Daniela, siódmy rozdział werset 1, gdzie czytamy o tym, co się wydarzyło po zdobyciu Babilonu. Jest tam napisane: Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. Tak więc królem całego państwa był Cyrus, ale tymi podbitymi terenami rządził wyznaczony przez niego Med. Które miał na imię Dariusz. Tak więc w królestwie Cyrusa Wielkiego urzędy dostawali zarówno Persowie, jak i Medowie. Przypomina to trochę rzeczpospolitą obojga narodów, gdzie byli Polacy i Litwini, to były dwa osobne narody, ale oba te narody mogły dostawać różnego rodzaju urzędy. Wracając jednak do Medów i Persów, od teraz to Persowie byli tym ważniejszym członem. Wróćmy jednak do tego wcześniejszego okresu. Cyrus Wielki najpierw pokonał swojego dziadka, króla Medii. Według Herodota armia medyjska przeszła na stronę Cyrusa, tak więc zjednoczył on państwo Persów i państwo Medów. Później walczył z najbogatszym człowiekiem na świecie. Król Lidii miał na imię Krezus. Być może słyszeliście takie przysłowie, bo do dzisiaj się mówi, że ktoś jest bogaty jak Krezus. Najstarsze odnalezione monety są właśnie z tego państwa, są z Lidii. Były wykonane z elektrum, czyli stopu złota i srebra. Cyrus Wielki pokonał Kryzusa. Potem, według jednej wersji, go zabił, a według innej wersji, zatrzymał go jako swojego doradcę. Dlaczego jest to ważne dla historii biblijnej, o tym powiem za chwilę. Najpierw data podboju Babilonu. Według wielu źródeł Cyrus Wielki zdobył Babilon w 539 roku przed naszą erą. Jest to tak dokładnie ustalona data, że według niej datuje się inne wydarzenia. W każdym bądź razie, po zdobyciu Babilonu Cyrus powierzył władzę nad tym państwem Dariuszowi Medowi, a sam dalej walczył. Dlaczego jednak musiał dalej walczyć, czy nie zdobył Babilonu, stolicy? Ostatnim władcą Babilonu był Nabonid ale on przekazał część władzy swojemu synowi Baltazarowi. Tak więc Baltazar był królem Vivente czyli za życia poprzedniego króla swojego ojca. W Daniela w rozdziale 5 król Baltazar woła, że kto odczyta to pismo ze ściany zostanie trzecim w królestwie. Miało to sens, bo rządził już wtedy Nabonid oraz jego syn Baltazar. Według Biblii Daniel odczytał ten napis i w nagrodę został tą trzecią osobą w królestwie. Królestwie, które tej nocy upadło, bo zdobył je Cyrus. Tak więc w Babilonie przebywał wtedy Baltazar i zginął on właśnie tej nocy podczas szturmu. Nabonid wraz z armią przebywał poza miastem i zginął później. Być może właśnie z tego powodu Babilonem rządził Dariusz Med. Był rok 539 przed naszą erą i Cyrus, mimo zdobycia Babilonu, walczył z pozostałym wojskiem babilońskim przebywającym poza stolicą. Starał się też zabić króla Nabonida. Gdy to już się stało, był prawdopodobnie rok 538. Wtedy Cyrus wydał dekret, o którym czytamy w księdze Estrasza. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim kraju, co następuje. To był cytat z Estrasza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Zanim jednak przypomnimy, co ogłaszał ten edykt, zajmijmy się tym sformułowaniem: pierwszym rokiem panowania Cyrusa. Aby to dobrze zrozumieć, przypomnijmy sobie jednego z królów Polski. Wacław II został królem Czech w 1297 roku. Trzy lata później, w 1300, został koronowany także na króla Polski. Zauważmy jednak, że ten rok, rok 1300, był dla Czechów czwartym rokiem panowania. Ale dla Polaków ten sam rok 1300 był pierwszym rokiem panowania Wacława II. Wracając do Cyrusa. Został on królem Persji wiele lat wcześniej. Potem został także królem Medii. Jednak w 538 roku został królem Babilonu. Dla Daniela, Estrasza i wielu innych Żydów, tych, którzy mieszkali w Babilonie, to był pierwszy rok panowania Cyrusa. Tak więc Cyrus w pierwszym roku panowania, jak w pierwszym roku panowania jako król Babilonu, wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do Jerozolimy. Żydzi dowiedzieli się o tym pod koniec 538 albo na początku 537. Musieli się przygotować, a potem wyruszyć w czteromiesięczną podróż do Jerozolimy. Ezdrasza, rozdział trzeci mówi, że w miesiącu siódmym już mieszkali z powrotem w Jerozolimie i okolicach. Co ciekawe, jedno z biblijnych proroc zapowiadało, że król o imieniu Cyrus wykona wolę Boga. W Izajasza 44 rozdział 28 czytamy Który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę. I który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. W kolejnym rozdziale Biblia nazywa Cyrusa wręcz pomazańcem czytamy tak Wizajasza 45 rozdział 101. Przypomnę może, że słowo pomazaniec po hebrajsku brzmiało mesjasz, a po grecku Chrystus. Tak więc Cyrus był pomazańcem, który według Pisma Świętego został wybrany do wykonania woli Boga. Pozwolił on wrócić Żydom do Jerozolimy. Pozwolił ją odbudować. Oddał im także wszystkie złote naczynia, które wcześniej zabrali Babilończycy, kiedy zniszczyli świątynię. Ale dlaczego Cyrus to zrobił? Jest to chyba jedyny przypadek w historii, kiedy to zdobywca nie tylko uwalnia niewolników, ale jeszcze daje im złoto na drogę. Dlaczego Cyrus oddał złoto byłym niewolnikom? Historycy wskazują na jego tolerancję religijną. Warto przypomnieć, że Cyrus nie wyróżnił tylko Żydów, ale wypuścił wszystkich niewolników, którzy byli wtedy w Babilonie i wszystkim nakazał to samo. Wszystkie te ludy miały wrócić do swoich ziem i miały odbudować swoje świątynie. Jest to ogromna zmiana w porównaniu do Babilończyków, którzy starali się zmusić innych do swojej własnej religii. Wprawdzie Cyrus też miał swoją własną religię, ale on wypuścił inne ludy, między innymi Żydów, i wręcz nakazał im odbudować swoje miejsca wielbienia. Ja osobiście mam swoją własną teorię, dlaczego Cyrus wypuścił Żydów i jeszcze oddał im te złote naczynia ze świątyni. Dlaczego oddał im te złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie? Pamiętajmy, że przed podbiciem Babilonu Cyrus podbił Lidię i zdobył bogactwa Kryzusa. Być może, to jest moja teoria, być może był tak bogaty, miał tak wiele bogactwa, że nie zależało mu wcale na tych złotych naczyniach, które oddał Żydom, które oni później zanieśli z powrotem do Jerozolimy. Jak było naprawdę możemy tylko przypuszczać. Jednak właśnie w ten sposób Cyrus pojawia się imiennie w Biblii i to w wielu miejscach i jest nawet nazywany Mesjaszem albo Chrystusem. Jego potomkowie, potomkowie Cyrusa wydali się później w wojnę z Grekami, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. Podsumujmy. Asyrie podbiły wojska Babilonu i Medii. Aby utrwalić ten sojusz, król Babilonu ożenił się z księżniczką medyjską i przy okazji zbudował dla niej jeden z siedmiu cudów świata wiszące ogrody Babilonu. Później Cyrus Wielki, władca Persów, pokonał swojego dziadka, władcę Medów. Wojska medyjskie przeszły na jego stronę. Cyrus był synem króla Persów, a jego matka była córką króla Medów. Tak więc Cyrus zjednoczył Medów i Persów. Kiedy miał już te dwa ludy zjednoczone, pokonał króla Lidii, który nazywał się Krezus. Potem w 539 roku przed naszą erą, zdobył Babilon. I około rok później wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do Jerozolimy i na odbudowę świątyni. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to proszę Was podzielcie się. Proszę Was podzielcie się nim z innymi. Jeżeli uważacie, że był praktyczny, proszę prześlijcie go innym na przykład poprzez e-mail albo poprzez media społecznościowe. Ja oczywiście zapraszam Was niedługo do kolejnego odcinka, gdzie będziemy kontynuować, gdzie myślę powiemy sobie więcej o wojnach grecko-perskich. Dzisiaj jednak dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.